Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to krótkie ogłoszenie dla wspierających mój kanał na Patronite i dla osób, które takie wsparcie rozważają. Otóż na dniach wystartuje nowy kurs, który sami wybraliście na Discordzie, rozmawialiśmy troszkę na ten temat. Kurs grania ze słuchu od absolutnych podstaw. Do kursu dostęp będą mieli wszyscy patroni, bez względu na próg wsparcia, tak jak to było do tej pory. Czy wspierasz mnie za dyszkę miesięcznie, czy za 200, nie ma to żadnego znaczenia dla tego kursu. Będziesz mógł lub mogła równie dobrze z niego skorzystać i równie aktywnie brać w nim udział. Oczywiście jest to dobrowolne, jeżeli po prostu wspierasz mnie i nie chcesz brać udziału, no to jest opcja, ale nie przymus. W tym momencie zaplanowałem 6 odcinków, tutaj mam listę, w którym skupimy się na takich aspektach jak po pierwsze rozpoznawanie wysokości dźwięków ze słuchu, czyli tak zwany gitarowy mini golf, o którym wspomniałem w moim kursie improwizacji i grania ze słuchu, dostępnym w moim sklepie internetowym. Potem, jak już zrobimy ćwiczenia na rozpoznawanie wysokości dźwięków, to zagramy sobie pierwsze melodie ze słuchu, pokażę wam jak wygląda cały proces, jak sobie to uprościć, jak sobie kojarzyć, tak żeby każdy bez względu na to, z czym wchodzi w ten kurs, był w stanie temu tematowi podołać. Następnie będziemy rozkminiać akordy ze słuchu, znowu rozłożymy sobie cały proces na czynniki pierwsze, pokażę jak sobie ułatwiać, na co zwracać uwagę, jak dopasowywać, czy to jest akord durowy, czy molowy i tak dalej, nie chcę tutaj zamulać. Potem dobierzemy dodatkowe dźwięki, czyli wszystkie dźwięki, które będą pasowały do danego utworu. Pogramy sobie z kawałkami, poimprowizujemy, pokażę wam jak dobierać skalę, raczej nie, jak dobierać po prostu dźwięki do improwizacji i do pisania własnych solówek do podkładów. No i to wszystko jakby zepniemy tematem podstawowej teorii muzyki. Teoria jest po to, nie po to, żeby się jej uczyć dla samego uczenia, ale żeby ją wykorzystywać w praktyce, a więc pokażę wam jak ustalać tonację utworu, jak łatwiej grać ze słuchu, gdy się zna teorię, a więc takie intelektualne zgadywanki, gdy wiemy mniej więcej jakich akordów się można spodziewać. Na sam koniec omówimy sobie proces transkrypcji, czyli spisywania ze słuchu partii do tabulatur czy nut. Też będzie więcej na ten temat bardziej szczegółowo. Plan jest taki, że jeżeli będziecie bardziej zaangażowani w to, no to naturalnie będzie więcej odcinków. Jeżeli wam się znudzi, no to odpuścimy sobie i pomyślimy o jakimś innym zagadnieniu, aczkolwiek liczę na to, że w 2021 roku, nie w 2021 roku, zmotywuję was do tego, żeby być jeszcze bardziej pracowitymi gitarzystami, żeby jeszcze więcej się nauczyć, bo granie ze słuchu to jest czysta przyjemność. Początki są trudne, ciężko się do tego zmotywować, ale jak już załapiecie swoje pierwsze melodie, to wtedy dopiero zaczyna się cała frajda z gry na instrumencie. Patroni, co tu dużo mówić, bardzo wam dziękuję za wsparcie, jak zawsze jestem wam ogromnie wdzięczny i doceniam to, że dzięki wam mogę dzielić się swoją wiedzą i szerzyć gitarową edukację w Polsce na pełen etat. To jest dla mnie ogromna wartość. Osoby, które się zastanawiają nad Patronite'em, gorąco odsyłam do mojego profilu, tam jest cała lista bonusów tego, co można otrzymać, a z czasem te bonusy rosną, czyli jeżeli na przykład odbyło się 5 kursów, to ty już wchodząc za dyszkę miesięcznie masz dostęp do wszystkich 5. Wiadomo, że jeden jest aktywny w tym momencie i o jednym sobie dużo gadamy, ale to nie znaczy, że nie możesz sobie zerknąć na przykład do czytania nut, do alternate pickingu, do legato, do sweep pickingu, do produkcji muzyki od podstaw i do takich rzeczy. Cała lista jest w poście, który jest w pierwszym komentarzu i tam gdzieś na początku w opisie filmu możecie sobie zerknąć, za co płacicie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!